W województwie śląskim ubyło 227 tysięcy mieszkańców, co daje niechlubny rekord w skali kraju. Z największym spadkiem liczby mieszkańców względem danych z innych miast wojewódzkich są Katowice. Aż o 8,1% osób mniej zamieszkuje w stolicy regionu. Tak wynika z kolejnej części raportu z Narodowego Spisu Powszechnego, który opublikował dziś Główny Urząd Statystyczny. To są wyzwania, z którymi jako duże miasta musimy sobie radzić. W Katowicach głównie nasze działania ukierunkowaliśmy na dawanie bonusów naszym mieszkańcom. Takim przykładem jest Katowicka Karta Mieszkańca, która cieszy się rosnącą popularnością. To za sprawą także dużych zniżek na nasze baseny, do instytucji, na festiwale, które odbywają się w naszym mieście. Część mieszkańców regionu nie kryje rozczarowania faktem, że w podsumowaniu zeszłorocznego spisu powszechnego zabrakło na razie danych związanych z deklaracją przynależności do śląskiej narodowości. W poprzednim spisie sprzed 10 lat tę grupę było wyraźnie widać. Ponad 800 tysięcy ludzi oświadczyło, że jest narodowości śląskiej, a z tego około połowa powiedziało, że nie czuje się ani Polakami, ani Niemcami. Natomiast jeżeli mówimy o język śląski, to ponad 500 000 powiedziało, że językiem śląskim się posługuje w domu, a aż 126 tysięcy ludzi powiedziało, że jest to dla nich język jedyny, więc tutaj od razu możemy sobie przypomnieć, jaki był na przykład wynik regionalistów w zeszłych wyborach. To było ponad zbiorczo, wszystkie listy, ponad 100 tysięcy ludzi zagłosowało. Według harmonogramu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu dotyczącego struktury narodowo-etnicznej można spodziewać się na przełomie października i listopada tego roku. Przypomnijmy, że podczas wypełniania zeszłorocznego formularza spisu powszechnego narodowości śląskiej nie można było wybrać, a trzeba było wpisać ją samodzielnie, rozwijając zakładki inne. Ten język, ta śląska tożsamość jakby żyje. Wydaje mi się, że nawet jest lepiej niż było jeszcze kilka lat temu. Natomiast jaka to będzie skala? No tutaj trzeba by było przeprowadzić rzeczywiście rzetelne, na dużej próbie badania, wtedy będziemy wiedzieli. A spis jest tego typu badaniem, bo to na największej możliwej próbie tego typu badania się przeprowadza, więc zobaczymy. Tak spekulując w pewnym sensie, czy przypuszczając, czy snując przypuszczenia, wydaje mi się, że ta liczba deklaracji może być niższa narodowości śląskiej niż była w poprzednim spisie, ale nie będzie ona jakoś radykalnie niższa. Zdaniem politologa może oscylować w granicach ponad 500 000 zadeklarowanych Ślązaków. Natomiast około 300 tysięcy ankietowanych mogło wskazać, że są użytkownikami języka śląskiego. Choć jak przyznaje naukowiec, te liczby dziś to prawdziwe zagadki.